dobry, witam serdecznie w tagu. Tagu niezwykłym, bardzo mnie ujął, kiedy tylko go zobaczyłam, bo stwierdziłam, że jest naprawdę bardzo interesujący, ale też wymagający. Naprawdę musiałam się sporo pogłówkować, poświęcić trochę czasu, przywołać pewne wspomnienia w mojej głowie. Także dziękuję bardzo za otagowanie mnie Anecznikowi, bo od Anecznika wyszedł pomysł tego tagu. Oczywiście link do kanału kochanego Anecznika zostawię w opisie, chociaż chyba z drugiej strony nie muszę nikomu przedstawiać Anecznika. Anecznik to jest postać znana, przynajmniej w świecie perfumowym i bardzo ceniona, na pewno przeze mnie. Pozdrawiam cię, Aniu, pozdrawiam serdecznie. Siedź w tych Włoszech, jak ci tam dobrze, ale jak przyjedziesz do Wrocławia, to pamiętaj o mnie. Ok. Tak perfumowe nazywa się Perfumy i Zmysły, słuchajcie. I tak, pierwszym ze zmysłów jest wzrok. Zadanie jest takie: wybierz i przyrównaj dowolne perfumy do znanego obrazu, filmu, rzeźby lub fotografii. Wybierz tylko jeden motyw. Wiecie co? Obrazy zawsze na mnie wpływały. Zawsze byłam chyba wzrokowcem. Może jestem po części męska. Obawiam się, Aniu, że ten tak skłoni mnie do czasami trudnych i niebezpiecznych refleksji, ale dzięki ci i tak. Więc tak, szczególnie powiem Wam, na mnie duże wrażenie wywierają obrazy impresjonistów, impresjonistyczne. Są jakby nie z tego świata, są jakby ze świata baśni, bajki i rzeczywiście wywołują tą impresję, przynajmniej na mnie. Są takie jakby właśnie z lepszego świata i to mnie chyba w nich urzeka. Mogę tutaj wymienić szczególnie dwa obrazy, które kojarzą mi się z perfumami. Pierwszy to jest Claude Monet, nie Manet, tylko Monet. I to jest obraz, nie wiem, czy mogę wstawić tutaj nawet zdjęcia. Jak coś, to najwyżej linki zostawię. Nieważne. Staw z liliami wodnymi, słuchajcie. I ten obraz kojarzy mi się z zapachem Lo Parkenzo. Lo Parkenzo to zapach takiej świeżej, krystalicznej wody, trochę zmieszanej z powietrzem. Niesamowicie świeży i niesamowicie w stylu lat 90. Przynajmniej ten taki wodno-ozonowy zapach kojarzy mi się ze schyłkiem lat 90. Wtedy dużo tego typu kompozycji powstawało i jak najbardziej, kiedy patrzę na ten obraz, to właśnie myślę o tym zapachu. Drugi z obrazów to obraz Edgara Degas i to jest Klasa tańca, gdzie są baletnice ubrane w te białe, nie wiem jak to się nazywa. Białe spódnice, takie wiecie. Ja jako dziecko marzyłam, żeby w ogóle mieć taką spódnicę i tak sobie pląsać. Ja oczywiście nie wiedziałam, ile wysiłku to kosztuje, potu, łez, krwi, ale wtedy żyłam takimi, wiecie, marzeniami, że to są takie księżniczki. I powiem Wam szczerze, że ten obraz kojarzy mi się z czystymi kompozycjami. Mogę tu wymienić Pure Mask, który jest taki higieniczny dość, taki czysty, tak jak one. Ale z drugiej strony dość sterylny i dość taki higieniczny. Wiecie, te baletnice się pocą, mimo że są takie białe, czyste i zwiewne, to one się pocą i kawał siły w to wkładają. I później muszą zmyć to wszystko. Myją się na pewno w czymś takim. W czymś, co tak pachnie, tak biało, higienicznie i czysto. Innym zapachem, który kojarzy mi się z tym obrazem, jest niezapomniany Armani White, którego już no, nigdzie nie ma, a który osiąga teraz ceny niesamowite. Kolejny to Michael Kors White. Wszystkie one są utrzymane w takiej tonacji czystej, świeżej, takiej higienicznej, sterylnej czasami wręcz, ocierającej się o sterylność. No, także tak. Następny zmysł to, słuchajcie, dotyk. Do określonej struktury, kształtu i materii mam porównać perfumy. Ja wielokrotnie powtarzam, że Marc Jacobs Decadence kojarzy mi się z taką kanapą, z obitą zielonym zamszem. Tak, zamszem bardziej niż aksamitem. Zamsz jest taki drobniejszy i koniecznie zielony, dokładnie tak jak jest ten flakon. Taka elegancja, wieczór, brak pośpiechu.
kiedy wszystko jest na swoim miejscu, kiedy wszystko gra i wszystko jest w porządku. Taki zapach trochę bezpieczeństwa, klasy, intymności, ale bezpieczeństwa też. If you know what I mean. Smak, słuchajcie, smak, o, smak, smak, pyszności. Ma to być zapach, który przywołuje wspomnienie smaku jakiejś potrawy. Dla mnie to na pewno Love Potion Oriflame. To jest takie wilgotne ciasto czekoladowe, które moja mama robiła. Kiedyś w zasadzie bardzo popularny był murzynek. Ja do tej pory kocham murzynka i w zasadzie tylko takie ciasto robię. Moje dzieci też mnie zawsze o nie proszą. Drugim zapachem, słuchajcie, który mi się bardzo kojarzy z maślanymi, nie cukierkami, tylko ciasteczkami. Amor, amor in a flash. To są korzenno-maślano, takie cukrowe ciasteczka, coś przepysznego. Następny to też takie korzenne ciasteczka, tym razem Christian Lacroix dla Avon Bijou. Taki oto też niezapomniany zapach, już niestety wycofany. Także same smakowitości ciasteczkowe mi się tu kojarzą. Przechodzimy tutaj do słuchu. I słuchajcie, jedyny zapach, który może mi się kojarzyć ze słuchem, to jest zapach, który kojarzy mi się jednocześnie z imprezami, z muzyką klubową, z gwarem, z giełkiem i takim, wiecie, umpa pumpa. No to muszę tutaj pokazać po prostu zapach Addict. Koniecznie, to jest zapach zmysłowych wieczorów, szaleństw i tej muzyki klubowej, którą czujemy praktycznie każdą komórką naszego ciała. Jeszcze kiedyś w ogóle można było palić w knajpach. Nie wspominam tego dobrze, bo później się śmierdziała jak popielniczka, ale też właśnie przywołuje dodatkowo jeszcze jakby zapach tego tytoniu zmieszanego z perfumami i z tymi rozgrzanymi ciałami, z tym wszystkim, z tym szaleństwem nocnym i z tą głośną muzyką poruszającą każdą część ciała. Okej. Okay. Jeżeli chodzi o węch, to które mi się kojarzą z zapachami z życia wziętym? Słuchajcie, mam cudowne wspomnienia poranków, zwłaszcza takich niedzielnych, kiedy to rodzice w młynku mielili ziarna kawy i po całym domu rozchodził się właśnie ten aromat. Ten aromat właśnie domowego zacisza, spokoju i tego, że rodzice nie muszą iść do pracy, że jest wolny dzień. Lor. Torrente. To jest kawa taka domowa, przytulna, może taka łagodna, nie do końca taka sucha, wytrawna, ale taka łagodna właśnie, bo często do tej kawy mielonej przez rodziców było jakieś ciasto upieczone przez mamę. Mama lubiła szarlotkę piec, sernik czasami, zależnie od okresu. Czasami w okresie świątecznym też był makowiec, wspomniany przeze mnie też murzynek się zdarzał. Także tak mi się kojarzy bardzo, bardzo domowo. Ten zapach z kolei, Linstone Magic, przywołuje zapach świąt. Dla mnie to są jednocześnie święta. Już tak silnie się kojarzy z Wigilią, że chyba nie będę w stanie jakby go odczarować z tego właśnie okresu. To jest zapach świąt Bożego Narodzenia, zapach krzątaniny, zapach ciast. Od razu nasuwa mi się ten konkretny właśnie zapach. No i ten lor, zdecydowanie lor. Dodatkowo jeszcze moja siostra, średnia siostra, go kiedyś nosiła, kiedyś go kupiła i dla mnie to był taki zapach niedoścignionego luksusu. Wiecie, ona już tam jakieś swoje pieniądze zarabiała. Ja byłam jeszcze dzieckiem małym, które no nie miało pieniędzy, tak? Ale już fascynowałam się tym światem takim zapachowym właśnie. I jeszcze jak patrzyłam na tą butelkę, to dla mnie to był po prostu szczyt luksusu. Okej, mam nadzieję, że zadowoliły Was moje odpowiedzi na pytania. I powiem szczerze, naprawdę, ten tak wymagał takiego spojrzenia bardziej dogłębnego, bardziej analitycznego i obudziły się pewne wspomnienia, zapach sieni u babci na wsi na przykład. Też takie mniej oczywiście ładne zapachy, na przykład zapach obory, zapach stodoły.
Wszystko jakby wróciło w sposób taki magiczny w mojej głowie. I to jest niesamowite. Także raz jeszcze dziękuję za otagowanie. Kto chce, kto mnie ogląda, kto też nagrywa, zapraszam oczywiście do nagrania. Nikogo nie będę wzywać tu z imienia i nazwiska. No i cóż, pozdrawiam serdecznie, pa.